byste mi, Marci? Že to je skvělý hráč, teda osoba Vagra. Takový jeden lidí. Ten filmik chciałem rozpocząć od tytułu, bo najpierw go wymyśliłem i on mnie jak gdyby spowodował, że w ogóle chciałem się odezwać. I było to, pomyślałem sobie, że zrobię coś takiego jak Dementi. Dementi. Potem zapomniałem tą nazwę i przyszła mi druga taka nazwa, która się z nią kojarzyła. To było Votum Separatum, ale tak naprawdę to zacząłem się zastanawiać, czy to ma być Votum Separatum, czy Dementi. Bo ani to Votum Separatum, ani Dementi tak naprawdę. Jak gdyby chciałem przede wszystkim powiedzieć, w związku z tym, że nakręciłem ostatnio filmik, czytałem na nim wspomnienia Mariusza Zawartki z dawnych czasów, z okazji 70-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego, do którego razem żeśmy chodzili. I w tym liceum no, przeżywaliśmy różne rzeczy za młodu, pierwsze oczywiście. As good as new, jak mówią Anglicy, czyli coś tam, ale tak mi się kojarzy, że to będzie dobrze brzmiało. I pomyślałem sobie, że tak naprawdę to wszystko przeżywamy pierwszy raz i wszystko jest dla nas nauką, która nas czegoś uczy, czyli jakieś wnioski wyciągamy albo nie wyciągamy. I tak naprawdę to chyba zawsze nie wyciągamy, bo cokolwiek robimy, to jeżeli dalej żyjemy, to dalej żeśmy nie wyciągnęli wniosków. No i chyba nikt, kto żyje, nie chce umrzeć. I w związku z tym, jak gdyby nie chcę tych wniosków wyciągać, bo wnioski są ciągle te same, że świat jest zły, tak naprawdę. Świat jest zły, bo powoduje konieczność konfliktu i konieczność eliminacji słabszych przez silniejszych, albo ewentualnie silniejszych przez słabszych, w każdym razie ciągłej rywalizacji, ciągłego, że tak powiem, wydzierania sobie wszystkiego, co się da, ewentualnie robienia wrażenia, że wszystko trzeba wydrzeć komu innemu. To tak sobie myślę o tych uciekinierach z Afryki, czy tam uciekinierów z południa na północ, w związku z pogarszającą się sytuacją pogodowo-klimatyczną na południu, która jest między innymi spowodowana no, tym bilansem energetycznym, czyli tym, że w chłodnej strefie tak się używa energii, że się ciągle ją wydatkuje. Ciągle się ją produkuje, ciągle się jak gdyby pompuje w tą planetę. Coraz więcej energii, w związku z tym się jej energia rośnie i temperatura rośnie, co utrudnia życie no, w tych rejonach, które są bardziej ciepłe od tych umiarkowanych. Które się najwięcej ciepła produkuje. Tych umiarkowanych się produkuje jak najwięcej ciepła, a w tych no, gorących się jak najbardziej cierpi z powodu tej produkcji energii. W związku z tym ci uciekinierzy z południa to tak naprawdę są no, wygnańcami nagonionymi przez tą północ, czyli przez te rejony bliższe bieguna. I tak sobie właśnie myślę, że nie ma żadnego wyjścia po prostu. Bo jak gdyby z jednej strony północ, umownie mówiąc północ, no, broni się przed natłokiem emigrantów, no bo jak gdyby nie jest w stanie, ani chętniej pewnie by posiadało swoje dzieci i swoje rodziny, polepszało ich byt, niż przyjmowało dużo emigrantów z krajów, w których się gorzej żyje, czy to z tych sejsmicznych, czy tych czy
czy to z tych tsunami, czy tych innych, gdzie się nagle się coś złego dzieje i mnóstwo imigrantów chciałoby żyć gdzie indziej. No i tak naprawdę wtedy się jest natłok i się wybiera tych, które się chce mieć u siebie, czyli tych lepszych, a tych gorszych raczej by się wolało nie mieć i w związku z tym się ich stara nie wpuścić. W każdym razie jest to ciągle taka tłocznia. Tłocznia. W Biblii to jest napisane tłocznia gniewu Bożego. Tak naprawdę. Wytłacza nas z gorszych rejonów do lepszych. Ale tak naprawdę to zacząłem od tego votum separatum, czy tam od tego dementi, ponieważ chciałem powiedzieć, że wprawdzie nazywam się Krzysztof Sylwanowicz i chodziłem do liceum ogólnokształcącego w Namysłowie z Mariuszem Zawartko i byliśmy w takiej instytucji młodzieżowej, która się nazywała UKOS, czyli Uczniowski Komitet Odnowy Społecznej, w czasach, kiedy jak gdyby odnowa społeczna to było hasło bardzo, bardzo popularne w związku ze zmianami politycznymi w kraju i w związku z tym z tą samą tłocznią gniewu Bożego, czyli jak gdyby z przepychaniem się różnych wariantów życia. Bo jedni uważają, że należy żyć tak, inni uważają, że należy żyć inaczej. W związku z tym jednych jest więcej, albo są silniejsi, albo są bardziej, porozumiewają się lepiej ze sobą. W związku z tym lepiej te swoje opatrzę na czas, ponieważ chcę mieć przed oczami. Jest 13:52 u mnie na zegarze tym dużym. To teraz w tej chwili będę wiedział, ile to będzie mniej więcej trwało. Dalszy przebieg. Bo już parę minut temu się zacząłem. No i teraz w tym momencie wracając do tego tematu, tego dementi, czy tego votum separatum, to chciałem powiedzieć, że rzeczywiście z tym Mariuszem Zawartko byliśmy w tej szkole, chodziliśmy do tej szkoły. Jak się dowiedziałem właśnie z tego pisma, które czytałem, które pisał Mariusz Zawartko, wspominając czasy powstawania Solidarności jako związku niezależnego związku zawodowego i tych przemian społecznych w Polsce kolejnych, bo to zmiany są zawsze kolejne i zawsze są jakieś wcześniejsze, jakieś późniejsze. Ewentualnie przez pewien czas nie ma żadnych zmian, bo są rozbiory i w związku z tym żadne się zmiany nie dzieją, tylko podziemie się toczy. Jakieś ruchy społeczne następują w nieoficjalnej części. W każdym razie byłem, chodziłem do tej samej szkoły, byłem w tej organizacji, nawet chyba uczestniczyłem w czymś takim jak druk na powielaczu pisemka tej uczniowskiej gazetki takiej. W sumie to każda czynność, którą się podejmuje za młodu, to jest nauką. Bo dużo rzeczy się człowiek wtedy uczy. Ja się uczyłem między innymi się uczyłem drukowania pisemek na pobielaczu, ale również na przykład fotografii, to znaczy fotografii amatorskiej, zupełnie takiej niezwiązanej w żaden sposób z żadnym zarobkowaniem. Co ma podobny jak gdyby wydźwięk jak robienie filmików na YouTube'a, gdzie się w żaden sposób nie zarabia na tych filmikach na YouTube'a, chyba że ktoś zrobi z tego zawód, albo że reklamuje swoją firmę, którą otworzył i zarejestrował i w związku z tym jeszcze jakieś produkty, które są zakupowane ewentualnie potrzebne, że na nich zarabia po prostu, a tamten filmiki na YouTubie służą tylko reklamie tej firmy i tych produktów, które stara się wtłoczyć, sprzedać, czy też ewentualnie zaoferować swoim klientom, czyli nabywcom tego czegoś, co jest im akurat potrzebne, bo co im się wydaje, że jest im potrzebne. I tak jak mówię, przyznaję, byłem w szkole, uczyłem się pracy na powielaczu,
uczyłem się fotografii między innymi, to znaczy były powiększalniki, takie wielkie urządzenia do wyświetlania na papierze obrazu. Dużo by to tłumaczyć, bo coś takiego jak wyświetlanie obrazu jak w kinie, to w kinie się wyświetla obraz na ekranie, a jeżeli się go wyświetla na stole swoim, pionowo w dół skierowanym projektorem na papier, który jest światłoczuły i potrafi zapamiętać ten obraz, który jest na niego zrzutowany czy wyświetlany na nim, to wtedy się robi fotografię na papierze. Tak, i w związku z tym papierowymi fotografiami, których się uczyłem, i z tym powielaczem, którym drukowałem gazetki pisma szkolnego, tak naprawdę, które akurat były szkołą życia, czyli jak gdyby coś, to co się robiło w szkole, to się działo również na zewnątrz. Szkoła się interesowała, uczniowie interesowali się tym, co robili rodzice. Rodzice interesowali się tym, co robili uczniowie, czyli ich dzieci. No i w związku z tym, że dzieci chciały współpracować z dorosłymi, chciały brać udział w tym, co dorośli robili naprawdę w dużej skali, powodowali te związki zawodowe w szkołach, czy związki zawodowe w różnych miejscach, w zakładach pracy, to uczniowie też chcieli mieć u siebie taki związek zawodowy, ponieważ traktowali naukę swoją jako swój zawód. Ich zawodem było, naszym zawodem było uczenie się. Oni się uczyli gorzej, oni się uczyli lepiej. Właśnie w związku z tym zapoznałem się dokładniej z dwoma słowami z Wikipedii, bo tam często sięgam po informacje i w związku z tym dowiedziałem się, czym się różni absolvent od abiturienta. To oba słowa oczywiście pochodzą z łaciny, a łacina jak wiadomo z Włoch. Nie ze zwłok, tylko z Włoch. To też z Włochy. Z Włoki. Tak. I w tym momencie absolwent od abiturienta, to wyszło mi na to, że to się tak kończy, że abiturient to jest ktoś taki, który kończy pewien etap nauki, a absolwent to jest ktoś taki, kto jak gdyby zamyka pewien etap nauki, czyli jest ona już zakończona. I cała, kompletna, można powiedzieć, bo abiturient to jak gdyby jest taki przeznaczony do dalszej edukacji na wyższym poziomie, a absolwent to już jest taki, który jest dobry do, że tak powiem, do przetwarzania, czyli dobry do skonsumowania przez społeczeństwo w postaci pracownika. No i w związku z tym, że byliśmy w tej szkole, chciałem powiedzieć, to dementi, to może nie tyle dementi, bo nie za bardzo chcę protestować przeciwko tym wspomnieniom, które akurat Mariusz Zawartko miał w związku z tymi przemianami w szkole, które były skojarzone z przemianami w kraju. To nie chcę protestować, bo to są jego wspomnienia, jak gdyby on to tak widział. Bardziej był związany z KPN-em, czyli Konfederacją Polski Niepodległej i z polityką w ogóle rzecz biorąc. I to tak chyba rodzinne było. Też były jakieś inne, wcześniejsze wydarzenia, których nie znam zupełnie. Moi rodzice akurat byli przyjezdni do Namysłowa zupełnie ze wschodu. Przyjechali tak naprawdę, bo to akurat z północnego wschodu, ale jednak ze wschodu. A Mariusz Zawartko najwyraźniej był taki bardziej zakorzeniony, czy jest bardziej zakorzeniony w tych rejonach, w których żeśmy razem chodzili do szkoły, potem wyemigrował do Wrocławia, jak napisał w tej opowieści, w tych swoich wspomnieniach. I teraz siedzimy obydwaj we Wrocławiu, ale on wyemigrował. A ja jak gdyby kontynuowałem ten drift, czyli unoszenie na zachód.
do pewnego miejsca. Tak punkty zbiórki, czyli większe miasta są miejscami ucieczki, czyli miejscami, w których się przybywa z mniejszej miejscowości i bardzo trudno jest wrócić do mniejszej miejscowości, mimo żeby się chciało i że mimo się za nią tęskni, bo jak gdyby okazuje się, że wszystkie instytucje w większej miejscowości lepiej pracują, są lepiej zorganizowane i są bliższe i trudniej jest się gdziekolwiek przemieścić, więc w związku z tym człowiek już nie za bardzo ma nawet siły się wydostać z tej większej miejscowości do tej mniejszej. W związku z tym te miasta ucieczki tak naprawdę stają się miejscami śmierci, zgonu, czy miejscami ostatecznymi, w których się już zostaje na wieki, czy na krótką chwilę do kremacji. Ale żeby tak smutno nie kontynuować, to jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że wszystko, co... cały świat jest po prostu rozczapieżony tak naprawdę. Rozcapieżony czy rozczapieżony, nie wiem. Wszystko jedno, w każdym razie jest to tak jak liście drzewa, tak samo każda inna struktura jest rozcapieżona. Jest takie, są wypustki, które na końcu się dzielą na mnóstwo małych odnóg, których każda kolejność jest znowu na jakieś mniejsze dzieli. I z internetem jest mniej więcej tak samo, czyli jak gdyby mówimy internet, myślimy sobie internet jest jeden, jeden może jest, ale to tak jest grzybnia, jedna wielka grzybnia jakiegoś grzyba, który porasta całą ziemię na przykład. To jak gdyby grzyb jest jeden, ale i odnóg ma tysiące, setki tysięcy, dziesiątki tysięcy, miliony i tak dalej. Bo internet się dzieli na intranety. Więc tak naprawdę nigdy nie wiadomo, bo tam gdzieś w każdym węźle przekazu informacji siedzi jakiś administrator i on uznaje, co przechodzi dalej, a co nie przechodzi dalej. Co można wypuścić, a czego nie można wypuścić. Dlatego łatwo jest na przykład oddzielić jeden internet od drugiego internetu w jakimś innym kraju, ewentualnie w jakimś innym mieście. Łatwo jest po prostu pozatykać te miejsca, gdzie ten internet się rozpowszechnia dalej. No wprawdzie z tym internetem takim powietrznym, czyli Wi-Fi, czy Wi-Fi, czyli szeroka, no nie wiem, Hi-Fi to wiem, ale Wi-Fi to coś tam w Fi, ale nie wiem co w tej chwili nie wiem, może zaraz zerknę do Wikipedii i będę wiedział. W każdym razie nie wiadomo jak daleko sięga to na przykład te słowa, jak daleko sięgają. One gdzieś się dostają, gdzieś tam ktoś jakiś część internetu czy intranetu jakiegoś jednego lokalnego, może blokowego, może miejscowego, może miastowego, może no niby mogę zajrzeć na strony szkoły, czy na swojej szkoły, która była w innym mieście. Ale nie wiadomo, czy wszystkie strony, czy wszystko mogę stamtąd zobaczyć. Czy z każdym się mogę skomunikować? No teoretycznie tak, no wystarczy znać numer, czy tam gadu-gadu, czy jakiś nick tego, czy... nazwę w Skype'ie, żeby się z kimś dogadać, porozumieć i skomunikować. Ale nad każdym przekazem tak naprawdę stoją cenzorzy. Cenzorzy, którzy mogą przerwać transmisję, którzy mogą zareagować na transmisję, którzy mogą ją wyciszyć, którzy mogą zmienić, pogorszyć, polepszyć jej jakość, zwiększyć oglądalność, zmniejszyć oglądalność. W każdym razie mają wpływ na dzieje świata, czyli na to, co jest promowane, co jest rozpowszechniane, a co jest wyciszane, jak gdyby co nie jest w ogóle propagowane dalej, czyli przekazywane, rozpowszechniane. No i tak to właśnie jest, że
popierana, ogólnie rzecz biorąc, popierana jest działalność zarobkowa. Czyli taka działalność, która przynosi jakiś dochód, bo jeżeli ludzie w jakiejś grupie ludzi, w grupie klientów chcą płacić za jakąś usługę i płacą, no to jak gdyby oni przez to, że te opłaty wprowadzają i płacą za tą usługę, no to mówią, my chcemy, żeby ta usługa trwała i żeby była prowadzona dalej. A jeżeli nie płacą, no to wtedy jak gdyby nieekonomiczna działalność zamiera w związku z tym, że zawsze są koszty tej działalności. Niestety. No i tak właśnie jest to z ludzkim życiem i ze wszystkim. Tak się zastanawiam, jak to jest, bo jaka jest różnica między tymi ludźmi, którzy giną na przykład w jakimś takim Nepalu, który ulega trzęsieniu ziemi z powodu naporu płyty tektonicznej jednej na drugą, która się, proces się dzieje fizyczny, jest zupełnie niezależny od człowieka i nie podowodowany przez niego. Można powiedzieć, że to boska ingerencja, czy boskie stworzenie, że akurat tak stworzył ziemię, że jest powiedzielona na płyty, które się przemieszczają i które powodują trzęsienia ziemi. I w związku z tym wszystkie konsekwencje tych trzęsień ziemi, czyli na przykład te zawalone miasta, te ci ludzie pogrzebani pod walącymi się budynkami. Już teraz mi się wątek rwie, bo ten Nepal mnie wytrwał. Aha, właśnie. Czy jest różnica między ludźmi, którzy giną w takiej przypadkowej, w zupełnie katastrofie przypadkowej, nie przypadkowej, tylko ściśle jak gdyby wykalkulowanej czy przewidzianej przez Boga i odnośnie czasu i odnośnie intensywności, czy ich śmierć różni się od śmierci ludzi, którzy po prostu są zapominani w pozamykanych mieszkaniach, do których się nie można dostać, którzy giną z powodu braku wody, z powodu braku powietrza, z powodu braku towarzystwa, z powodu tego, że za każdą informację, którą otrzymują, to tylko takie, że ktoś chce, żeby zapłacili za coś, za SMS-a ewentualnie, za maila, no bo mogą pisać, mogą wysyłać, ale jak gdyby ktoś oczekuje, że będzie na tym, że jeżeli chcą pisać i chcą wysyłać informacje i się komunikować, no to w związku z tym niech za to zapłacą, no bo jeżeli chcą, to niech zapłacą. Jak gdyby wynika z tego, że chęć jest skojarzona z opłatą. Czyli jeżeli nie chcieć, to się nie płaci, ale jeżeli chcieć, to trzeba zapłacić. No i tak dziwnie, bo niektóre rzeczy tak się wydają, że są bezpłatne, a potem się okazuje, że za coś trzeba zapłacić. Trzeba chociażby za internet. Płaci się za internet, abonament nawet. I w związku z tym niby można wtłoczyć tam tych słów swoich, ile się da w czasie transmisji, bo płaci się za szybkość transmisji, więc w związku z tym płaci się za ilość słów wypowiedzianych, czy za ilość słów przekazanych do internetu, ewentualnie z internetu odczytanych, bo i z upload i download są dwie wielkości, w jedną i w drugą stronę, no to jakby są inne szybkości. Jak gdyby internet sam z siebie bardziej chce, żeby wydawać z siebie, czyli żeby ludzie downloadowali, niż żeby uploadowali, czyli żeby do niego ładowali, więc w związku z tym szybkość transmisji uploadu jest zawsze wolniejsza od szybkości downloadu, czyli lepiej sieć i słuchaj, niż lepiej sieć i gadaj. A jeżeli chce się pogadać, to trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to gadanie trwa, że to gadanie będzie wymagało jeszcze potem transmisji do tego internetu, czyli jak gdyby długiego przesyłu, żeby jeszcze zdążyć do 16, kiedy się kończy, kiedy się wyłącza internet. I w związku z tym akurat w moim wypadku, w moim domu i w dzisiejszym dniu, to jeszcze i w związku z tym, że jest 14:10, a było 14 ileś tam mniej, w związku z tym dzisiaj już kończę, no, ponieważ internet jest
abonamentowy, więc jest w pewien sposób opłacone przeze mnie, w części przynajmniej. Natomiast no, jeżeli chodzi o fizyczne możliwości, to jest ważne to, żeby to zdążyć przesłać do ewentualnych odbiorców, jeżeli by w ogóle to mieli być odbiorcy, bo to może być taki filmik, którego nikt nie zobaczy nigdy, albo nawet nikt nie odczyta, albo tylko ja. Ale posłucham siebie z przyjemnością, tak jak was słucham również z przyjemnością, bo dużo się uczę od was też. My wszyscy jesteśmy inspirowani przez tych, którzy nas otaczają, czyli znowu ta struktura pierzasta jest, się tak na nas skupia. Zawsze mamy kontakt czy z jakąś grupą ludzi, czy z jakąś grupą filmików, któreśmy widzieli tego dnia, czy z jakąś grupą książek, któreśmy czytali tego dnia, czy przez rok ostatni, w każdym razie z jakimiś tam inspiratorami naszych myśli, naszych poczynań i naszych wniosków. Do zobaczenia.